Proszę Państwa, Pan Bóg rozum daje i odbiera. Niewątpliwie Panu Tułajewowi odebrał w dniu dzisiejszym, skoro tego typu tezy wypowiada. Po pierwsze, ta deklaracja była podpisana w 2015 roku przez prezydentów wszystkich miast deklarujących współpracę z rządem. To do rządu należy polityka migracyjna i ponieważ rząd takiej polityki nie realizował wspólnie z samorządami, to ta deklaracja jest bezprzedmiotowa. Można powiedzieć, jest martwym zadeklarowaniem gotowości współpracy z rządem. Tej deklaracji zatem nie ma. Kwestia druga, za politykę migracyjną, tak jak mówiłem, odpowiada rząd i również służby w regionie. I może pan Tułajew zapytałby się pana wojewodę, dlaczego wydał w 2018 roku około 17 tysięcy zgód na pobyt stały i czasowy, w tym 3853 zgody na inne kraje niż Ukraina, Białoruś, Bułgaria i Tajwan. I może w związku z powyższym pan wojewoda udzieli panu Tułajewowi odpowiedzi, ile w ramach polityki migracyjnej rządu pojawiło się obcokrajowców. A już tak na poważnie, rozumiem, że pan Tułajew nie ma już żadnych argumentów, by przekonywać wyborców do siebie i też ma problem z programem merytorycznym adresowanym do mieszkańców. Samorząd nie ma żadnych kompetencji do prowadzenia polityki migracyjnej. Prezydent nie może podejmować w tym zakresie żadnych decyzji. To jest wyłącznie decyzja rządu, w tym również służb wojewody jako przedstawiciela rządu. W tej sprawie złożymy pozew w trybie wyborczym. Jeśli to, o czym Państwo mówicie, jest tak kategorycznie stwierdzone, będzie pozew przeciwko panu Tułajewowi.